Kochani siostry i bracia, mam taką ulubioną scenę z musicalu Skrzypek na dachu i pewnie już kiedyś wam o niej opowiadałem. Wiem, że to może zabrzmieć, jakbym się trochę powtarzał, jasne, ale pasuje mi ona bardzo do dzisiejszych czytań i do dzisiejszych rekolekcji, więc pozwólcie, że przytoczę ją jeszcze raz. Chodzi o taką scenę ze wspomnianego musicalu, gdzie z miejscowej synagogi wychodzą mężczyźni, a pośród nich starszy człowiek, który jest ich nauczycielem, rabinem. Wszyscy wpatrzeni są w niego jak w obrazek, bo to ostoja mądrości. To ktoś, z którego wiedzy, doświadczenia można czerpać pełnymi garściami. Wtedy ktoś z tych młodych mężczyzn zadaje pytanie: Rebe, czy jest jakieś błogosławieństwo dla cara? Akcja całego tego musicalu toczy się w carskiej Rosji, w pewnym małym miasteczku, wsi właściwie, Anatewka nazywa się ta wieś. No i co tu dużo mówić, car nie jest ulubieńcem miejscowej żydowskiej społeczności. Widzą w nim jak w soczewce wszystkie prześladowania, cierpienia, wszystko to, co dane im było wycierpieć, bo przecież autoryzował to ten najwyższy car. Tak jak dzisiejszy car nie lubi Ukraińców, tak prawdopodobnie podobne miał uczucia względem Żydów i nie tylko ówczesny car. Sytuacja stała się wobec tego niezręczna. Czy jest jakieś błogosławieństwo dla cara? Wszyscy zatroskali się na twarzy, z wyjątkiem staruszka, Rebego, rabina, który powiada: oczywiście, że jest. Boże, błogosław cara i zachowaj go jak najdalej od nas. Oto błogosławieństwo dla cara. Przyznacie, że zabawne, ale i niezwykle elokwentne, mądre i jakże spójne z tym, czego nauczał Pan Jezus. Pewnie ci, którzy byli świadkami tej dzisiejszej ewangelicznej sceny, apostołowie i wszyscy, którzy stali obok, też z uśmiechem skwitowali to, w jaki sposób Pan Jezus zamknął usta swoim oponentom, którzy próbowali podchwycić Go, ośmieszyć, jakoś upokorzyć. Pan Jezus nie dał się. Był świetny w tą grę. Ale dlaczego wspomniany wcześniej fragment, wspomniana scena bardzo spójna jest z nauczaniem Pana Jezusa? Czy to nie Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze: błogosławcie tym, którzy wam złorzeczą, którzy was przeklinają. A święty Paweł w liście do Rzymian powiedział: błogosławcie tych, którzy was prześladują. Uwaga, powtarzam, mówi święty Paweł, błogosławcie, nie złorzeczcie, nie przeklinajcie, błogosławcie. Chwileczkę, to może wyglądać, jakby to było nieludzkie wręcz. Jak można błogosławić komuś, kogoś, kto zrobił nam krzywdę? Wbrew pozorom nie chodzi tutaj o krzywdziciela, o jakieś działanie na jego korzyść, tylko o najlepszą terapię, jaką może zastosować dla siebie ofiara. Ale o tym za chwilę. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy fragment z Księgi Liczb, a jest to fragment dłuższego epizodu z prorokiem Balaamem. Balaam to prorok pogański, można powiedzieć fachowiec w swojej branży. My wiemy, jak trudno o fachowców nawet w dzisiejszych czasach, a co dopiero w czasach starożytnych. W każdym razie wszystko dzieje się na zapięć 12 przed wejściem do ziemi obiecanej narodu wybranego. Izraelici rozłożyli się obozem po wschodniej stronie Jordanu. Ten ogromny już naród zamieszkał na chwilę na równinach Moabu. Zaniepokojony był bardzo tym faktem miejscowy król, który nagle miał u siebie tak wielu intruzów, tak wielu emigrantów, którzy nie daj Boże jeszcze zostaną. No przecież wyjedzą wszystko w tej ziemi, wypiją całą tę wodę, no przecież jak my będziemy dalej żyć? Wiedział, że nie może ich pokonać militarnie, wobec tego postanowił wezwać na pomoc fachowca, czyli proroka Balaama. Król, o którym mowa, to Balak. Te dwie postaci możemy pamiętać jeszcze z dawnych czasów, z katechezy w szkole podstawowej. W każdym razie Balak, nie wiadomo co miał w głowie, na pewno wierzył w to, że słowo
ma moc. Tworzy rzeczywistość. Błogosławieństwo powoduje, że ktoś rozkwita, a przekleństwo, że spada do ziemi. Liczył na tego rodzaju przekleństwo pod adresem Izraela. Więc jak powiadam, poprosił o pomoc fachowca, który żył daleko, daleko od tamtych stron, gdzieś na terenie północnej Syrii dzisiejszej. Balaam nie miał ochoty przyjść. Miał już zarobiony był, miał dużo innych zleceń. Gdzie miał jeszcze w taką długą drogę się wybrać? W każdym razie nawet góra złota, którą obiecywał mu Balak, nie przekonała go ostatecznie. Ale tak długo mu tam wiercili dziurę w brzuchu, że w końcu wybrał się w tę drogę. Jak tylko dosiadł swojego wierzchowca, właściwie oślicę, to okazało się za chwilę, że podróż nie idzie we właściwym torze. Zwierzę zaczęło zbaczać z głównej drogi, bo anioł pański stanął na drodze i zablokował ją. Ale Balaam tego nie widział. Widziało to zwierzę biedne. Co oczywiście skończyło się tym, że jeździec zaczął okładać kijem tego zwierzaka. Raz, drugi, trzeci, aż oślica siadła i uwaga, przemówiła ludzkim głosem. Mówi do niego, hello. No tego nie było, ale mówi do niego, słuchaj, co ja ci zrobiłam, że ty już trzeci raz okładasz mnie kijem? A na to on, jakby zupełnie niezdziwiony, że zwierzę mówi do niego ludzkim głosem, powiada, bo ty ze mnie drwisz. Już gdybym miał tutaj miecz, to bym cię zabił na miejscu. Wtedy oślica jeszcze łagodniejszym tonem powiada do niego, jeździsz na mnie, odkąd się znamy. Czy kiedyś robiłam ci podobne numery? To takie niedosłowne tłumaczenie. Na co Balaam odpowiada, nie. I wtedy właśnie przejrzał na oczy. Wtedy ukazał mu się sam Bóg i mówi tak. Czego ty męczysz to biedne zwierzę? To ja stanąłem na twojej drodze, bo droga, którą idziesz, nie jest dla ciebie dobra. Idziesz przeklinać? To nie jest dla ciebie dobre. Ale rozumiem całą delikatność sytuacji. Idź w wyznaczonym kierunku, ale w odpowiednim momencie zrób to, co ja ci powiem. Kiedy trafia wreszcie do Moabu i tam Balak po prostu przywitał go chlebem i solą, wprowadził na wysoką górę, z której mógł zobaczyć no przynajmniej większość namiotów izraelskich i liczył na to, że prorok będzie przeklinał tych tam osiedlonych na dole, skończyło się błogosławieństwem. No taki wydatek. 7 ołtarzy zbudowali, na każdym ofiary osobne składają. I nagle Balaam, zamiast przeklinać tak, jak się umówili, jak było w kontrakcie, błogosławi Izraela. Nie, to chwileczkę, musimy coś poprawić. Wściekły Balak bierze go na inną górę i powtarza się schemat i znowu kończy się błogosławieństwem, ale tym razem coraz dłuższym. Jak już nie możesz przeklinać, to przynajmniej nie błogosław, mówi zleceniodawca. Trzeci raz powtarza się ten schemat i znowu błogosławieństwo. Tyle Bóg szepnął Balaamowi, pogańskiemu prorokowi, żeby błogosławił, a nie przeklinał, bo przeklinanie i tak nic nie da, a nie jest dobre dla ciebie. To słowa z początku jego wędrówki. Ostatecznie wszystko kończy się tym fragmentem, który usłyszeliśmy w ramach pierwszego czytania. Kiedy król czyni mu kolejne wyrzuty, Balaam powiada, dobrze, powiem ci, co się stanie. I wygłasza nad Izraelem jedno z najpiękniejszych proroctw, które, jak wierzymy, ziściło się w Jezusie Chrystusie. Proroctwo o przyjściu Mesjasza. Kochani, z tej przypowieści, z tej opowieści wynikać może wiele różnych rzeczy, ale między innymi ta, na którą chciałem zwrócić uwagę. Przeklinanie i błogosławienie. Błogosławić to w języku łacińskim benedicere, czyli dobrze mówić. Ale to taki rodzaj dobrego mówienia, w którym zaprasza się do działania samego Boga. To dobrze mówić o kimś albo na czyjąś rzecz, Boga zapraszając do działania, jednocześnie uczestnicząc w całym tym boskim, nadprzyrodzonym procesie. My wiemy, znamy różne formy błogosławieństwa na końcu każdej mszy świętej,
kapłan błogosławi przybyłych. Tak się do tego przyzwyczailiśmy, że właściwie nawet gdyby nie było tego błogosławieństwa, to i tak byśmy wyszli. Jest wielu wychodzi zresztą przed błogosławieństwem. Jakby nie ma z tym kłopotu. Wy jako rodzice znacie pewnie błogosławieństwo w takiej formie, że kiedy wasze dzieci wychodziły za mąż albo żeniły się, to wtedy jest takie błogosławieństwo rodziców. Rodzice błogosławią zmierzających do ołtarza młodych i jest to na pewno chwila bardzo podniosła i jestem pewien, że każdy z was, jeśli mieliście okazję to przeżyć, to na pewno zachowaliście to w pamięci na lata. Wtedy trzęsą się ręce rodziców. Wiem, bo byłem niejednokrotnie przy takim obrzędzie. Wszyscy po prostu nie wiedzą, jak to robić. Jakby czują się lekko niezręcznie. Bo jak to? To ksiądz zwykł błogosławić. Ja mam wkładać ręce na syna, córkę i wypowiadać słowa błogosławieństwa? To trochę dziwnie to... Nie. Każdy chrześcijanin może, powinien błogosławić. Kiedy błogosławicie wasze dzieci, wnuki, czyniąc znak krzyża na ich czole, to dokładnie wpisujecie się w tę piękną chrześcijańską tradycję. Kiedy mówicie do nich dobre słowo, Boga spraszając, Bożego błogosławieństwa dla nich, robicie dokładnie to, o czym mówię. Ale całe piękno tego gestu polega również na tym, że ten, który go wykonuje, jest o coś bogatszy. Ono nie działa tylko na rzecz tych osób, które błogosławimy. Ono także wprowadza w nas zupełnie nową sytuację. Zupełnie nowe środowisko tworzy. Pamiętacie, być może mówiłem wczoraj o tym, że czasem nie zwracamy na to uwagi, że słowa, które wypowiadamy, one albo ranią, albo leczą, generalnie nie są neutralne. Albo ranią, albo leczą, tworzą środowisko, w którym żyjemy. I czasem możemy przy ich pomocy słów stworzyć środowisko nie do wytrzymania. A przy pomocy dobrych słów, także słów błogosławieństwa, środowisko, w którym jedynie można dorastać, kiełkować, rozwijać się, stawać się ludźmi dorosłymi, dojrzałymi. Okej, to jest dobrze, kiedy przychodzi nam do głowy ktoś znajomy, kogo lubimy, kogoś, z kim mamy wyjątkową relację, syn, córka państwa, mama, tata. Okej, to jest wszystko fajne. Ale prawdziwy sprawdzian przychodzi z tymi, których nie lubimy i których wypada pobłogosławić. Wypada czy nie? Można to robić czy nie można? Jeśli prawdą jest to, co powiedziałem przed chwilą, że błogosławienie sprawia w nas zupełnie nową jakość, zupełnie nowy sposób jakby myślenia, nową jakość wewnętrznego, duchowego życia, to warto, niezależnie od tego, kto jest adresatem błogosławieństwa. Ale umówmy się, to nie jest proste. Okazuje się, że w takich sytuacjach błogosławieństwo objawia swoje drugie imię, a tym drugim imieniem jest przebaczenie. Trudno jest błogosławić komuś, komu się nie przebaczyło, albo o kim się myśli źle. Dobrze, mówisz siostro. O kim się źle mówi. O kim się źle myśli. O kim się pamięta różne rzeczy, które mi zrobił, zranił, poniżył. Nigdy mu tego nie zapomnę. I teraz ja mam jemu błogosławić? Uwaga, stawka jest ogromna, bo jeśli tego nie jestem w stanie zrobić, to znaczy, że właśnie zablokowałem się na coś. Jeśli pamiętacie jeszcze, co mówiłem wczoraj o tym, że są takie miejsca, gdzie się blokujemy na radość, bo Duch Święty zrobił wszystko, a my możemy sobie zafundować jednak gorycz. Duch Święty zrobił wszystko, ale my się gdzieś zablokujemy, coś nie działa w systemie i radości nie widać. To jest właśnie jedna z takich sytuacji. Jeśli są obok nas albo za nami, ciągną się jakieś takie niezamknięte rozdziały, to jest naprawdę kłopot, bo z radością będzie bardzo trudno. Pewien mężczyzna, 35-letni, już żonaty, mający dwoje dzieci, przez 20 lat borykał się z pewną sytuacją, która wydarzyła się w czasie jego burzliwego dorastania. Miał 15 lat, kiedy ojciec powiedział mu coś, co mu się wtedy bardzo nie spodobało, co, jak uznał, było bardzo upokarzające. Potem już minęły kolejne lata, on się ożenił, miał dzieci, ale ta sprawa ciągle żyła w nim. Ten gniew nigdy nie przestał w nim jakoś się gotować.
To zaczęło się przekładać na jego relacje z rodziną, z żoną, z dziećmi. Aż wreszcie ktoś mu powiedział, słuchaj, musisz zamknąć ten rozdział, iść, przeprosić, przebaczyć ojcu i powiedzieć mu to wprost. Posłuchał mądrej rady, poszedł do swojego taty i powiedział mu tak, tato, 20 lat temu, wtedy i wtedy, powiedziałeś mi to i to. Strasznie mnie tym zraniłeś, ale kocham cię i wszystko ci przebaczam. Zamknijmy ten rozdział. Ojciec spojrzał na niego, przepraszam, jak na wariata, i mówi, ja nie wiem, o czym ty mówisz. Nigdy nie zrobiłem ci nic, za co mógłbym prosić o przebaczenie u ciebie. Wtedy ten młody mężczyzna stanął tam i dotarło do niego, że tamten problem sprzed 20 lat był tylko jego problemem i że właśnie zafundował sobie 20 lat nieustającego cierpienia, złości, gniewu. A w ojcu nawet nie było pamięci o tamtym spotkaniu czy tamtej rozmowie. Ojciec nie miał w ogóle pojęcia, o czym on rozmawia. Jak na ironię, jeśli faktycznie poczuł się zraniony, to ofiara otrzymała jeszcze większą karę czy jeszcze większe cierpienie niż zasłużyła. Natomiast ten, który powiedzmy z cierpienia przysporzył, w ogóle nawet nie zdawał sobie z tego sprawy. To jest właśnie ironia, że kiedy czujemy się zranieni, kiedy nosimy w sobie jakąś urazę, kiedy nie możemy przebaczyć, to kto się od tego lepiej czuje albo gorzej? My? Czy ten, kto nas uraził, kto nam przysporzył cierpienie? Kto? My czy on? Paradoks. My. Kiedy więc przebaczamy, kiedy umiemy błogosławić, to jakby odcinamy tę nić niewidzialną, którą przywiązaliśmy się do tej osoby. Bo to my ciągle tę sytuację mielimy, sprzed lat być może, która ciągle w nas pracuje, tamta osoba w ogóle może nic nie wiedzieć. Jeśli jest nam nieżyczliwa, to pewnie wiedząc, że tak to w nas działa, pewnie by się cieszyła. Czy tego chcemy? Absolutnie nie. Czy od tego, przepraszam za słowo, mielenia tych rzeczy jesteśmy, czy będziemy radośniejsi, czy mniej radośni? Pytanie retoryczne. Przykład z tym mężczyzną pochodzi z książki klasyka gatunku literatury motywacyjnej Briana Tracy. 2 lata temu przypadkiem zupełnie natknąłem się na tą literaturę i czytałem jedną książkę za drugą. Było tego ponad 20 czy 30. Oczywiście literatura jest o wiele więcej z tych książek, ale wystarczyło, żeby wyrobić sobie pojęcie o tym, o co chodzi. Być może są wśród nas ludzie, którzy niejednokrotnie byli na takich motywacyjnych meetingach, gdzie zwłaszcza duże korporacje, jakieś firmy dla swoich pracowników organizują takie rzeczy. I wtedy pojawia się taki mówca motywacyjny, który, no co tu dużo mówić, powie nam jak żyć, jak poukładać swoje sprawy, jak poukładać kalendarz i tak dalej, i tak dalej. Cała ta literatura, o której mówię, jest fenomenalna w ogóle, ale dla mnie jako biblisty zwłaszcza liczy się to, że autorzy bardzo często cytują tam Pismo Święte bez podawania źródeł. Co więcej, jak na ironię, oni chyba nie wiedzą, że mówią o czymś tak, jakby byli pierwszymi, którzy na to wpadli, a Pismo Święte ponad 2000 lat temu już to dawno opowiedziało. Trochę może innymi słowami, ale te wszystkie mechanizmy gdzieś tam są obecne. Jest jednakowoż trzeba oddać tym wszystkim fantastycznym mówcom, że no potrafią naprawdę nową energię wykrzesać z ludzi i czasem zdobywają się naprawdę na ciekawe przemyślenia, które pozwalają również zwrotnie niektóre fragmenty Pisma Świętego lepiej przemyśleć. Myślę tutaj zwłaszcza o przebaczeniu. Wspomniany autor, Brian Tracy, mówi, że jeśli nie zamkniesz za sobą takich wszystkich niezamkniętych rozdziałów, to cóż, nigdy nie staniesz się prawdziwie dorosłym, dojrzałym i wolnym człowiekiem. Jeżeli nie będziesz umiał powiedzieć pod adresem osób, co do których wiesz, że cię skrzywdziły kiedyś, jeżeli nie będziesz umiał powiedzieć, niech cię Bóg błogosławi, ja ci przebaczam i życzę ci dobrze, to znaczy, że cały czas jest jakiś problem po twojej stronie. Te osoby mogą już być lata świetlne od sytuacji, którą ty ciągle rozważasz. I wydaje ci się, że nie możesz przebaczyć.
nie zrobisz takiego ukłonu w stronę tej osoby. Uwaga, ironia polega na tym, że to jest ukłon w twoją stronę. Kto tu się przywiązał do kogo złą, toksyczną nicią? Ty? No jasne. Czy ta osoba, która cię skrzywdziła? Ty. To ty cierpisz. Po co sobie fundujesz tego rodzaju słabość? Po co masz sobie sam podcinać skrzydła? I mówi ten autor o tym, że są takie cztery grupy ludzi, którym należy właśnie w ten sposób przebaczyć, żeby móc wypowiedzieć słowa: ja, niech cię Bóg błogosławi, ja tobie przebaczam i życzę ci dobrze. Są takie cztery grupy ludzi. Najpierw są to rodzice. Zdziwilibyście się, ilu wśród nas jest ludzi, którzy noszą sobie jakąś urazę do rodziców. Jestem pewien, że wśród nas tutaj obecnych są także tacy, którzy jak sobie wspomną wstecz, jakie błędy wychowawcze popełnili rodzice, to ciągle jest tam jakaś zadra. A gdyby mnie skierowali gdzieś inaczej, a gdyby nie kazali mi zostać w domu, a gdyby mnie razem z siostrą, którą wysłali na studia, także posłali, moje życie inaczej dzisiaj by wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Rodzice najprawdopodobniej w ogóle by byli nieświadomi, że jakieś dziecko kochali mniej albo że je chcieli skrzywdzić. Żaden o zdrowych zmysłach rodzic tego by nie zrobił. Ale jednak my jesteśmy wszyscy ludźmi i nasi rodzice, umówmy się, wy jako rodzice, każdy popełnia błędy. Każdy się stara robić co w jego mocy, ale krzywd nie unikniemy z racji na naszą ludzką słabość. I teraz, jeżeli mamy po latach nosić w sobie takie zranienia, mówić o tym, żyć tym, znowu zamknięcie na radość. Są osoby, które być może były ze sobą w zażyłej relacji intymnej, to jest druga kategoria, mąż, żona, mąż zostawił żonę, nie może mu tego przebaczyć. Albo na odwrót, nie może mu tego wybaczyć. I ciągle żyje i jakby przeżywa to. Znam osobę, którą zostawił mąż z kilkorgiem dzieci, a ona ciągle, codziennie stawała przy oknie w porze, kiedy on wracał z pracy i miała nadzieję, że on jeszcze wróci. On już zupełnie był w innym świecie, z inną kobietą. Ona ciągle miała nadzieję, że wróci. To strasznie bolało. Strasznie bolało. Są takie sytuacje, kiedy nie można już nic zrobić, ale można zrobić dla siebie coś. Odciąć to. Powiedzieć: niech cię Bóg błogosławi. Ja tobie wybaczam, życzę ci dobrze, zamykam, koniec. Są takie osoby wśród naszych, może rodzeństwo, może nauczyciele, może przełożeni, może szefowie, to trzecia kategoria osób, pod adresem których możemy nosić jakąś urazę. Im też trzeba wybaczyć, bo to jest inwestycja w naszą radość. I wreszcie czwarta grupa, to my sami. Trzeba sobie samemu także przebaczyć. Zdarza się tak, że ktoś nosi w sobie winę z powodu błędów, grzechów popełnionych lata temu i jakby cały czas, mimo że to już było wyznane na spowiedzi, katuje się tymi myślami. Zostaw to. Nie wolno tego rozważać. To jest zamknięty rozdział. Nie funduj sobie takiej paniki myśli, takiego złego samopoczucia, takiego złego stanu ducha. Nie zasługujesz na to. Twoim przeznaczeniem jest radość. Bóg, to jest Jego wola, żebyśmy byli radośni, uśmiechnięci, zadowoleni, żebyśmy wiedli dobre życie spokojne na tym świecie. To jest Jego wola. Mówi o tym wyraźnie Pismo Święte. Jeśli na własne życzenie funduje sobie tego rodzaju stres, taki faul w własną stronę, nie zasługuje na to. Być może to jest właśnie bardzo genialna podpowiedź, że także wobec siebie muszę okazać sobie miłosierdzie. Zostawiam na boku całą kwestię tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich osób, których powinniśmy poprosić o przebaczenie, bo być może i my zraniliśmy wiele osób. Zostawiam to jakby na boku na razie. Ale chciałbym jeszcze dotknąć ostatniej rzeczy. Obok tego przebaczenia sobie jest jeszcze możliwość przeklinania swojego życia. Dokładnie. Jeśli błogosławić, to znaczy mówić dobrze, to przeklinać, mówić źle. I można się zakląć jakby w takim przeklinaniu, w tym sensie, że
Znałem kiedyś człowieka, który pochodził z bardzo małej miejscowości i wszystkie swoje błędy życiowe, wszystkie swoje niepowodzenia tłumaczył tym, że on pochodzi z małej miejscowości. I to był dla niego wystarczający powód. On przeklął swoje życie w tym sensie, że uwierzył, że ponieważ jest z małej miejscowości, to nic mu się nie uda. Możemy uwierzyć, że nic nie umiemy, bo rodzice nie zainwestowali w edukację. Wobec tego niczym się nie wyróżniamy, nic nam się nie uda. Moje życie musi być płaskie, płytkie, bez sensu. Tak już przyszedłem na świat. To jest jakby przekląć swoje życie i przywołać brak sukcesu. Dokładnie to, co prorokujesz nad swoim życiem, tak jak Balaam prorokował nad życiem narodu wybranego, dobre rzeczy błogosławił, tak się wydarzyło. Gdyby przeklinał, wydarzyłoby się być może inaczej. Jeśli przeklinasz swoje życie w ten sposób, nie dajesz Bogu pola manewru. Jeśli uwierzysz, że się nie uda, nic mi się nie uda, nie może się udać, to jest w ogóle nie do wykonania. Zła diagnoza, nie, to już koniec. To znałem osobę, która za każdym razem, kiedy coś ją zabolało, sprawdzała wszystkie książki medyczne na swojej półce. Tak się złożyło, że ktoś w rodzinie był zainteresowany właśnie medycyną, chociaż nigdy jej nie studiował. I za każdym razem, kiedy otworzyła książkę, wszystkie symptomy, wszystkie objawy się zgadzały. Miała połowę z tych chorób w tych książkach. Jak się sami zaczniemy leczyć w ten sposób, dzisiaj to internet oczywiście uzupełnia tę książkową wiedzę. Kiedy zaczniemy w ten sposób sami siebie katować, to do czego to dojdzie? Przeklniemy swoje życie. Koniec. Nie uda się. Właśnie nie. Sproś błogosławieństwa Bożego także dla siebie. Panie Boże, Tobie oddaję ten mój kłopot, to, co mnie dzisiaj przerasta, ale wiem, że moje pole widzenia jest ograniczone. Ty jesteś tym, który daje niemożliwe rozwiązania na porządku dziennym. Tobie się oddaję. Błogosław mnie. Nie wyrokujmy sami, nie przeklinajmy swojego życia, bo może się to naprawdę spełnić. To jest samospełniająca się przepowiednia, znamy to zjawisko. Jeśli nic mi się nie uda, tak wierzę święcie, bo A, B, C, D, to tak będzie. I wtedy nie win Pana Boga, wszystkich dookoła, za swoje niepowodzenia, toś Ty sam przeklął swoje życie. Dokładnie tak. Kochani, więc w poszukiwaniu radości w tych kilku dniach rekolekcyjnych, dzisiaj chyba przyszło takie wyzwanie z tych dzisiejszych czytań, żeby raczej błogosławić tych wszystkich dookoła, nawet tych, którzy nam nie sprzyjają, ale także samych siebie. W ten sposób jakby iść Bożą ścieżką, jak śpiewaliśmy w psalmie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. To jest Boże myślenie. Ustawić się na drodze błogosławieństwa, wtedy Pan Bóg może coraz więcej, coraz dalej, coraz bardziej właśnie Twoje życie czynić szczęśliwszym, radośniejszym i tak dalej. Amen.